Cześć! W tym odcinku powiem, jak wygląda pielęgnacja trawnika pod drzewami. Jeżeli zastanawiacie się, czy kupić działkę zadrzewioną, albo chcielibyście na swoim trawniku posadzić drzewa, zapraszam na odcinek. Drzewa, które widzicie tutaj, to albo samosiejki, czyli drzewa, które same urosły tutaj, same się rozsiały, albo drzewa, które my posadziliśmy kilkanaście lat temu. Zanim założyliśmy trawnik, teren był bardzo nierówny. Prócz drzew było dużo czeremchy amerykańskiej. Oczyściliśmy więc teren, tak aby pozostawić jak najwięcej drzew i tym sposobem zostały brzozy, sosny, orzechy, modrzew, dęby, kasztanowiec. Dowieźliśmy więc trochę ziemi, wyrównaliśmy jeszcze raz teren, poczekaliśmy, aż wszystko zarośnie naturalnie chwastami, po czym ręcznie wyrwaliśmy chwasty, wyrównaliśmy wszystko jeszcze raz dokładnie i potem już sialiśmy siewnikiem ręcznym trawnik i oczywiście podlewaliśmy, podlewaliśmy i podlewaliśmy. Najpierw o zaletach drzew pośród trawnika. Przede wszystkim jest to niewątpliwie komfort. Jest to cień, który dają te drzewa, wyższa wilgotność, otoczenie różnych zwierząt owadów, które na nich bytują. Jest to też możliwość aranżacji danego miejsca, o jakieś huśtawki, hamaki, lampki, można zawiesić karmniki dla ptaków, także to wszystko jak najbardziej wpływa na komfort. Drugą sprawą jest też zapewnienie bioróżnorodności, nie tylko właśnie fauny, chociaż również, ale także flory, dlatego że trawnik to jest monokultura, tam właściwie zależy nam, żeby tylko trawa rosła, dlatego wprowadzenie tych drzew na pewno powiększa możliwości bioróżnorodności właśnie takiej działki, takiego ogrodu. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia architekta krajobrazu, wprowadzenie też takich wertykalnych elementów jest też bardzo ważne dla kompozycji. Świadczy też o tym, że ta nasza przestrzeń jest bardziej przytulna, nie wspominając już o widokach, które sprawiają nam te drzewa, na przykład patrząc na zachodzące słońce przez nie. Także jakby i kompozycyjnie, i widokowo naprawdę o wiele lepiej taki ogród od razu wygląda. Wszystkie te elementy, które spadają nam na trawnik z drzew, są też świetnym materiałem do kompostowania. Oczywiście czasami od nadmiaru głowa boli i tego materiału jest aż za dużo, aczkolwiek on jest naprawdę całkiem dobrym, brązowym materiałem do kompostowania. Dodatkową sprawą jest też to, że trawnik tak naprawdę nie lubi rosnąć w takim pełnym słońcu, na takiej kompletnej patelni, dlatego przechodzący taki delikatny cień, czy to właśnie brzóz, czy jakichś innych liściastych drzew, dobrze mu robi i zauważyliśmy, że tam, gdzie jest odsłonięty, tam, gdzie nie ma dużych drzew i tego cienia praktycznie w ogóle nie ma cały dzień, tam znacznie słabiej rośnie i gorzej niż w tych miejscach, które są lekko zacienione przez korony drzew. Na korzyściach właściwie mogłabym zakończyć, bo jestem zwolennikiem sadzenia drzew i uważam, że nawet w małych ogrodach jest miejsce dla drzew. Natomiast muszę Wam też powiedzieć o innych sprawach, które wiążą się z posiadaniem drzew na trawniku. Liście i gliwie. Tutaj sytuacja wygląda różnie z obu stron domu. Od tarasu przeważają sosny i brzozy. Drobne elementy wpadają w trawę, trzeba je więc wyczesywać. Takie zwykłe grabienie niestety nic nie daje. One cały czas jakby wchodzą głębiej, więc trzeba je takim grzebieniem wyczesać porządnie. Do tego brzozy cały rok gubią gałązki, które trzeba zbierać chociażby po to, żeby skosić trawnik. Z drugiej strony natomiast są dęby, tam sytuacja jest inna, liście są większe, ale jest ich znacznie więcej i do tego dochodzą żołędzie. Grabienie liści naszego trawnika o powierzchni około 3000 m2 zajęło nam w dwójkę 7 dni po 8 godzin i uzbieraliśmy 60 worków 270-litrowych, także nasze drzewa ostatniej jesieni wyprodukowały dosyć sporo liści. Ważną kwestią jest również koszenie takiego trawnika, ponieważ poza zwykłym skoszeniem trzeba także objechać dookoła każde drzewo pod kaszarką. W związku z ilością tych drzew postanowiliśmy pod większością naszych drzewek wyłożyć zrębki drzew liściastych. Dzięki temu pozbywamy się tego problemu i dużo łatwiej i szybciej jest kosić wokół nich. Skróciliśmy też czas koszenia całego trawnika, odkąd używamy traktorka. Skróciło się to z 8-9 godzin, czyli praktycznie całego dnia, do około 3 godzin koszenia naraz, raz w tygodniu.
Traktorek przydaje się też do zbierania liści, szczególnie tych liści pierwszych, liści brzóz, które spadają już na początku lata tak naprawdę. W lipcu, w sierpniu już brzozy lubią gubić trochę liści i póki tych liści jest mało, to traktorek dobrze sprawdza się również do ich zbierania. Wiosną do grabienia pozostają resztki liści, gałązki, trochę szyszek, również igliwia. To zajmuje nam w dwójkę około 2 dni i worków jest około 7 sztuk. Natomiast popiół, który pozostaje po ich spaleniu, to z kolei doskonały nawóz do trawnika, chociażby ze względu na to, że odkwasza on zakwaszoną lekko glebę przez igliwie sosen. Dlatego po spaleniu wszystkiego rozsypujemy na trawnik popiół i traktujemy to jako takie obniżenie pH dla trawy. I jeszcze jedna sprawa, o ile małe, niskie drzewa raczej nie stanowią zagrożenia, o tyle duże, wysokie, potężne, takie jak nasze dęby czy kasztanowiec, już mogą stanowić zagrożenie. Dlatego tak ważne jest usuwanie suchych, połamanych gałęzi. Najlepiej robić to w momencie, kiedy te liście zaczynają wypuszczać. Czyli u nas w przypadku dębów jest to początek maja, bo one właśnie wtedy wypuszczają pierwsze liście. I wtedy dokładnie widać, które gałęzie są suche, a które te liście właśnie zaczynają budować. Nie ma ich wtedy właśnie dużo, dlatego łatwo to dostrzec, bo w gęstwinie liści z kolei już nic do góry nie widać. Dlatego jest to dobry moment na oczyszczenie i o ile dęby są mocnym materiałem raczej i one jakoś specjalnie nie kruszą się, no to jednak przy dużej wichurze te suszki, które na nich są, potrafią spaść i są to czasami dosyć duże konary, dlatego to czyszczenie co 2 lata mniej więcej naprawdę jest potrzebne. O ile pozostałe drzewa są dobrym sąsiadem dla trawnika, no może poza sosnami, które troszeczkę zakwaszają, ale radzimy sobie w drugą stronę z tym, tak jak opowiadałam. Natomiast większym jakby zagrożeniem dla trawnika stają się brzozy, ponieważ one przez swój płytki system korzeniowy zabierają wodę trawnikowi i ewidentnie widać w tych miejscach latem, gdzie trawa jest trochę słabsza koło brzóz. Natomiast mamy podlewanie, nawadnianie automatyczne zraszaczy tutaj założone na całej powierzchni trawnika. Na początku podlewaliśmy bardzo często młody trawnik, w tej chwili on skończył już 3 lata, więc w zeszłym roku też podlewaliśmy tylko w takich momentach dużej suszy i myślę, że w tym roku też tak wystarczy. Zakładając taki trawnik pod drzewami, trzeba sobie raczej zdawać sprawę z tego, że chyba to nie będzie taki angielski, typowy, piękny trawnik. On będzie troszeczkę taki, wiecie, przybrudzony często. Będzie trzeba więcej troszeczkę z nim działać. Natomiast to takie odczucie parkowe, które tutaj się w tym momencie pojawia, myślę, że jest naprawdę świetne i bezcenne. Często osoby, które do nas przyjeżdżają pierwszy raz, mają takie wrażenie, jakby to było zupełnie naturalne, że te drzewa i ta trawa stanowią taką jedność i to jest takie połączenie, które tutaj zastaliśmy. I właśnie o to też nam chodzi. Dlatego on nie jest taki super wypielęgnowany, ale z drugiej strony to, że on tutaj jest w miarę równy i w miarę oczyszczony, daje takie wrażenie właśnie takiego trochę parku. Czy opłaca się mieć trawnik pośród drzew? Na pewno się nie opłaca, bo pracy przy tym jest naprawdę sporo, natomiast na pewno warto, dlatego że korzyści, jakie dają tutaj drzewa na trawniku, moim zdaniem są nieocenione i mimo tego, że trzeba trochę więcej może tu popracować, to efekt ostateczny jest naprawdę warty tego całego zachodu. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam w wyborze, jeśli przed takim stoicie, czy kupować działkę zadrzewioną, czy może sadzić drzewa pośród trawnika. Ja dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!